Cześć, witajcie. Z tej strony Arek Kogut z Weightuchem. Dzisiaj jest z nami Mateusz Gawełczyk z Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu. Ostatnim razem rozmawialiśmy z Mateuszem w czasie pandemii w marcu na temat suplementacji i dosyć szerokim odzewem pozytywnym się to spotkało, więc postanowiliśmy teraz przeprowadzić kolejny webinar, wykorzystując profesjonalną wiedzę i doświadczenie Mateusza odnośnie tym razem żywienia. Kilku błędów, które się podczas tego żywienia w sporcie popełnia, głównie w kolarstwie, ale dotyczy to też na pewno innych sportów wytrzymałościowych. Mateusz, krótko proszę Cię o wstęp i możemy zaczynać. Dzisiejszy webinar będzie bardziej w formie pytań i odpowiedzi, więc jeśli macie jakieś pytania, a przypuszczam, że będzie ich dużo, bo temat jest dość kontrowersyjny i myślę też ciekawy, to wykorzystujcie wiedzę Mateusza i jego duże doświadczenie i zadawajcie pytania. Oddaję głos Mateuszowi. Cześć, tak jak Arek wspomniał, nazywam się Mateusz Gawełczyk. Dla tych osób, które nie brały udziału w poprzednim webinarze, jestem dietetykiem sportowym, prowadzę na co dzień zawodników sportów wytrzymałościowych w ramach Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu. Jestem też wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, pracuję z zawodnikami kilku kadr narodowych, ale głównie skupiam się na tematyce żywienia i suplementacji właśnie kolarzy, triatlonistów. To są te dwie duże, największe grupy docelowe, z którymi współpracuję, a sam na co dzień uprawiam kolarstwo amatorsko, chociaż w tym sezonie tylko i wyłącznie romantycznie, czyli bez żadnych startów, chociaż tych startów i tak zbyt wiele w tym roku nie ma, więc niewiele tracę. Tyle Może o na mnie. Tatra Road Race przyjedziesz. Nie, już jeden z zawodników dzisiaj o mnie pytał, ja już chyba swój limit pecha wyczerpałem, ale nie będę kusił losu i postawię ten sezon na jakieś tam dojście pod względem zdrowotnym do siebie i może coś się pościgam w przyszłym sezonie. Okej. Okay. No zawsze możesz podawać bidony na Tatrze pod kątem dietetycznym, wspomniałem swoją. Nie, 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 nie. To wiesz, nie było zadanie. Kiedyś sobie już obiecałem, że nie pojadę jako support na żaden wyścig, bo wtedy żałuję, że sam nie biorę udziału. No więc to to się prawda. Nie sprawdza. To się na nie tym sprawdza. Supporcie się dłuży. To nawet nie chodzi o to, że się dłuży, ale masz ochotę sam wziąć udział w tych zawodach no, i żałujesz, że tego nie zrobiłeś. Przez, nie? przez to właśnie się dłuży. No. Dobra, zaczynajmy. Pierwszy mamy temat, tak jak wspominaliśmy w krótkim podsumowaniu, ile powinieneś jeść i kilka błędów popełnianych w ramach tej kategorii. No to zacznijmy może od tego, jak sobie można prosto wyliczyć to, ile powinniśmy jeść. Generalnie wzorów mamy mnóstwo, w internecie ich znajdziecie całkiem sporo, natomiast takim najprostszym wzorem do określenia podstawowej przemiany materii, czyli tego zapotrzebowania w stanie totalnego spoczynku, czyli zakładając, że cały dzień leżymy w łóżku i nic nie robimy, czyli to, co potrzebujemy na to, żeby organizm prawidłowo funkcjonował, no to w dużym skrócie można powiedzieć, że jest to jedna kilokaloria na kilogram masy ciała na godzinę, czyli inaczej mówiąc masa ciała razy 24 i to nam daje podstawową przemianę materii. Bardziej dokładnym wzorem jest wzór Cunninghama, który wynosi 22 razy beztłuszczowa masa ciała w kilogramach, czyli po odjęciu tkanki tłuszczowej, którą możecie sprawdzić na różnego rodzaju analizatorach, odejmujemy ją, te kilogramy tkanki tłuszczowej od masy ciała ogółem, mnożymy razy 22, dodajemy 500 i też nam to daje tą podstawową przemianę materii. Z racji tego, że większość osób prowadzi siedzący tryb życia, to będziemy mnożyli tą wartość razy współczynnik aktywności fizycznej 1,4, charakterystyczny dla osób, które przez cały dzień, nie licząc na razie tego, co robią na treningu, to siedzą. Ja wam w czacie zaraz napiszę, jak to wygląda, czyli możemy powiedzieć tak, masa ciała razy 24 to się równa podstawowa przemiana materii. Teraz tą podstawową przemianę materii mnożymy razy 1,4 siedzący tryb życia. I to nam daje CPM bez treningu. Czyli mamy podstawową przemianę materii. Jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia, czyli nasza praca specjalnie nie jest fizyczna, to CPM dla nas, czyli zapotrzebowanie energetyczne na dzień wolny od treningu. I teraz widzę, że pisałem to w naszym prywatnym czacie, a nie w grupowym. Nie w tym dla wszystkich. Ale widzę, że ja nie mam takiej możliwości, więc Arek, pytanie dla ciebie, czy ty możesz z naszego prywatnego czata skopiować no, to, co napisałem? Super.
Więc mamy podstawową przemianę materii, ją mnożymy razy 1,4, to jest nasza całkowita przemiana materii, czyli zapotrzebowanie energetyczne na dzień wolny od treningu. No i teraz do tego trzeba było dodać to, co pokazuje Wam Garmin, Polar, Wahoo, w zależności od tego, z czym trenujecie. Ten wydatek energetyczny, który macie zmierzony albo za pomocą pulsometru, albo za pomocą pomiaru mocy, dodajecie do tej wartości, którą uzyskaliście i to jest Wasze zapotrzebowanie na energię na konkretny dzień. Więc jeżeli wiecie mniej więcej, jaki trening wykonacie, albo wykonywaliście już ten trening kiedyś wcześniej, to możecie sięgnąć do Training Peaksa albo do innej platformy, zobaczyć, jaki był wydatek energetyczny dla tamtej jednostki treningowej. Jeżeli tylko zrealizujecie ją tak samo dobrze, czyli tak jak została zaplanowana, to ten wydatek energetyczny tym razem będzie bardzo zbliżony. W związku z czym tak możecie obliczyć swoje zapotrzebowanie na dzień wolny i na konkretne dni treningowe w zależności od tego, co macie w planie treningowym. Natomiast błędy, które można popełnić, oczywiście mogą przebiegać w dwie strony. Ten, który najczęściej jest poruszany, to jest sytuacja, w której przekraczamy ten nasz dzienny limit kalorii, czyli spożywamy więcej niż powinniśmy. No i to automatycznie kończy się przyrostem tkanki tłuszczowej, który może doprowadzać do nadwagi i otyłości, a potem zgłaszacie się do mnie, żebym ja coś z tym zrobił. Albo próbujecie robić to na własną rękę i to nie zawsze działa, bo najczęściej stosowana dieta, czyli MŻ, czasami może skutkować tym, że nie ma ani efektów w postaci redukcji tkanki tłuszczowej, ani nie ma postępów treningowych, bo nie jesteście w stanie odpowiednio dopasować sobie tej podaży energii. Z drugą stroną oczywiście też można popełnić błąd i z doświadczenia powiem, że wśród osób, które trenują sporo, 15 godzin tygodniowo i więcej, to bardzo często mamy problem z tym, że te osoby są niedożywione energetycznie. Czyli mamy sytuację, w której dostępność energii jest poniżej tych wartości, które są uznawane za prawidłowe. Jest to sytuacja, w której przykładowo mamy zawodnika, który zjada 3000 kalorii, ale na treningu spalił 2000. Więc jeżeli z tych 3000 odejmiemy ten wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną, to pozostaje nam 1000 kalorii. No i teraz pytanie, czy te 1000 kalorii jest wystarczające do tego, żeby ten zawodnik prawidłowo funkcjonował. Czyli żeby prawidłowo funkcjonowały narządy wewnętrzne, żeby zachodziło krwiotworzenie tak ważne w sportach wytrzymałościowych, żeby była utrzymywana stała temperatura ciała, czyli żeby ten zawodnik mógł funkcjonować na takim normalnym, przyzwoitym poziomie. No i bardzo często się okazuje, że jest to podaż energii, która jest poniżej tej normy, w związku z czym mamy problem z niską dostępnością energii, a to może się wiązać z wieloma różnymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, od wzrostu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, po zaburzenia gospodarki żelaza czy wapnia, przez przetrenowanie, przewlekłe przemęczenie, no i najczęściej u zawodniczek kończy się to rozregulowanym cyklem menstruacyjnego, więc często taka zawodniczka przestaje miesiączkować. No, u mężczyzn takiego sygnału alarmowego nie mamy, natomiast badania pokazują, że sytuacja jest tak samo często spotykana u mężczyzn, zwłaszcza w sportach, gdzie ta masa ciała, niska masa ciała jest pożądana. I za taki próg, który jest uznawany za wartość, która jest prawidłowa, to jest 30 kilokalorii na kilogram beztłuszczowej masy ciała. W badaniach, które były przeprowadzone na profesjonalnej grupie kolarzy, okazało się, że ta dostępność energii to nie było 30, ale 7,5 kilokalorii, czyli 25% z tego, co powinno być. No i w długiej perspektywie czasu, w badaniach, które były przeprowadzone, co prawda na pływaczkach, nie na kolarzach, bardzo często, znaczy nie bardzo często, ale w tym badaniu wiązało się to z tym, że zawodniczki przez 3 miesiące treningu, grupa, która miała prawidłowy cykl menstruacyjny, czyli ta, która jadła wystarczająco dużo, poprawiła swoje wyniki o blisko 10%, a grupa, która miała nieprawidłowy cykl menstruacyjny, która spożywała zbyt małe ilości kalorii, po prostu zanotowała regres w wyniku o 10%, więc różnica na przestrzeni 3 miesięcy to było 20%. No i wyobraźcie sobie teraz, że wasze FTP po 3 miesiącach ciężkich treningów jest o 10% niższe niż przed rozpoczęciem tego 3-miesięcznego progresu, a to wszystko mogłoby być spowodowane tylko i wyłącznie niewystarczającą podażą kalorii wraz z dietą. Więc jest to sytuacja, której na pewno byśmy nie chcieli. Więc ani w jedną, ani w drugą stronę to nie jest wskazane. Oczywiście deficyt energetyczny na poziomie 500 kalorii jest jak najbardziej ok, pozwala nam redukować tkankę tłuszczową, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że zbyt duży deficyt energetyczny przez zbyt długi okres czasu może negatywnie odbić się zarówno na aspektach zdrowotnych, jak i na wydolności zawodnika.
I też ze swojej strony jeszcze powiem, że właśnie taki zbyt duży deficyt też mocno ogranicza jakby mentalną sprawność i w pracy, i na treningu, zmniejsza zdolność koncentracji, powoduje większe zdenerwowanie na współdomowników czy na współpracowników, więc też nie polecam. No i ostatecznie wymaga bardzo dużo jakby energii mentalnej, żeby utrzymać ten poziom łaknienia na tym wysokim poziomie i mimo wszystko nie zjeść, no nie? Czyli ta dieta MŻ, o której Mateusz mówi, no i efekt jest taki, że tych efektów nie ma, albo po prostu moc spada razem z wagą, bo spada też masa mięśniowa, więc pilnowanie tej podaży energetycznej moim zdaniem jest kluczowe, zwłaszcza jeśli chcemy osiągać wyniki dużo lepsze niż dotychczas. Tutaj mamy kilka pytań, wrzucę no, tobie, możesz je wyświetlać. Mateusz. Ja myślę, że to będzie bardzo połączone, znaczy odpowiedź na to pytanie będzie połączone z pytaniem Marka, który też zapytał o to, czy kasza jaglana, czy ryż przed zawodami będą OK. I dla mnie to jest takie standardowe śniadanie, które ja bardzo często polecam. To jest jakiś ryż z owocami, najczęściej na mleku krowim, jak ktoś nie ma problemów, jak ktoś ma problemy, to na mleku sojowym. Ja mówię tutaj o problemach żołądkowo-jelitowych, czy jakichś problemów po spożyciu produktów z nabiału. Owoce do tego. I to jest taki standardowy, klasyczny zestaw jako A posiłek. A co sądzisz jeszcze do takiego właśnie czegoś o mleku bez laktozy? Czy lepsze może jest być, sojowe, czy to najbardziej. Może migdałowe, czy bez laktozy też jest OK? Wiesz co, na pewno nie migdałowe, bo migdałowe to nie, to one nie ma, one w żadnym wypadku nie przypomina mleka krowiego, w sensie tam nie ma w ogóle białka. Natomiast mleko sojowe i mleko krowie można powiedzieć, że są bardzo podobne. Oczywiście jak ktoś ma problem z tolerancją laktozy, to mleko krowie bezlaktozowe będzie jak najbardziej OK. Więc taki ryż na mleku z owocami moim zdaniem super. Jeszcze tam było pytanie, klasycznie 3 godziny. To wszystko zależy od tego, o której mamy start. Jeżeli faktycznie mamy start tak, że jesteśmy w stanie po 3 godzinach czy 3 godziny przed zjeść to śniadanie i ta przerwa między śniadaniem a wyścigiem nie jest dłuższa, to jest jak najbardziej OK. Problem się pojawi na przykład w sytuacji, kiedy start będzie o godzinie 12. To jest taka najtrudniejsza godzina, bo trzeba było zjeść jeszcze jakąś węglowodanową przekąskę przed tym startem po śniadaniu. Natomiast ja uważam, że to wszystko zależy od indywidualnych preferencji i indywidualnego przyzwyczajenia. Generalnie śniadanie powinno być spożyte na tyle wcześnie, żebyśmy nie odczuwali go w trakcie wyścigu. Czyli żebyśmy mieli zachowany komfort żołądkowy i jelitowy. A tutaj każdy florę bakteryjną ma inną, w związku z czym dla niektórych zawodników godzina przed to jest OK, a inni po takim czasie to nawet sobie nie pomyślą o tym, żeby siąść na rower. Więc a co tutaj sądzisz o starcie jeszcze na tak zwany pusty żołądek? W sensie nawet na krótkim dystansie, typu do godziny. Niektórzy zawodnicy mówią, że lepiej się z tym czują, ale być może zjedzenie jakiegoś posiłku węglowodanowego jeszcze podwyższyłoby ich sprawność, prawda? Wiesz, to nawet możemy sobie podejść bardzo teoretycznie do tego, gdzie wiemy, że w okresie nocnym poziom cukru, glukozy we krwi jest utrzymywany z glikogenu wątrobowego, więc rano, kiedy się budzimy, to często ten poziom glikogenu wątrobowego wynosi około 30%, więc jest go już niewiele. W momencie, jak jeszcze zrobimy godzinną jazdę o wysokiej intensywności, to możemy się wprowadzić w stan hipoglikemii, która będzie i zagrożeniem zdrowia i nawet czasami życia, i będzie na pewno negatywnie wpływała na ten performance, tak? Czyli na te zdolności wysiłkowe. Więc ja absolutnie bym do tego nie dopuszczał, chyba że, nie wiem, wypijemy, chyba że będziemy jedli w trakcie tego wyścigu od samego początku, albo zjemy, czy wypijemy jakąś odżywkę węglowodanową. Natomiast z mojego punktu widzenia, wiesz, ja pierwsze o czym myślę, to jest jedzenie po przebudzeniu, więc tak. Niektórzy zawodowcy tak robią, ale to bardziej ci mieszkający w tych krajach hiszpańsko-włoskich, gdzie jest kolacja późno i dosyć obfita, że rano po prostu nie czują głodu i jedzą tylko kawkę i jakiegoś tosta z dżemem, ale potem faktycznie od pierwszej godziny już treningu wrzucają po prostu. No tak, bo oni sobie zabezpieczają glikogen mięśniowy do fulla, a rano tylko muszą zadbać o to, żeby uzupełnić trochę ten glikogen wątrobowy. I tyle. Okay. Tutaj jeszcze mamy pytanie od Roberta. Co jeść na kolację w dni nietreningowe? Pomysł na szybki posiłek. Czyli mamy dzień wolny, co jeść na kolację? Wszelkiego rodzaju sałatki. No dzisiaj możemy wejść do Biedronki, do Lidla, kupić miks sałat, do tego dokroić jeszcze jakieś świeże warzywa, wrzucić sobie do tego, nie wiem, tuńczyka, kurczaka, jajko, fetę, mozzarellę, cokolwiek, dodać tam oliwy z oliwek, dosypać jakieś pestki dyni słonecznika i kolacja jest gotowa. Jeżeli chcemy mieć trochę więcej węglowodanów, można sobie do tego dołożyć jakąś kromkę pieczywa albo zrobić sobie grzankę.
pełna dowolność. Pytanie jeszcze od Tomka. Co z ketozą, która obecnie jest dość modna i co z treningami nadszcze? Czyli trochę to jedno z drugiego wynika. Co do samej ketozy, to na ten moment wiemy z badań, że nie jest ona wskazana z punktu widzenia zdolności wysiłkowych, chyba że będziemy mówili o wysiłkach ultra. Natomiast to jest aspekt, który nie jest jeszcze poznany i przypuszczam, że długo poznany nie będzie, bo ciężko jest zaprojektować odpowiednio badanie, które pozwoliłoby nam ocenić dietę ketogeniczną w długiej perspektywie czasu, zwłaszcza zrobić badanie krzyżowe, to myślę, że 2 lata i wielu zawodników musiałoby się na coś takiego zgodzić, a wydaje mi się, że byłoby to strasznie kosztochłonne, czasochłonne i wielu zawodników było po prostu, odpuściłoby, tak, w trakcie takiej sytuacji. Wiemy, że wyścigi wygrywa się na wysokiej intensywności, a tam, gdzie mamy wysoką intensywność, tam w grę wchodzą węglowodany. Jeżeli jesteśmy na diecie ketogenicznej, to tych węglowodanów nie mamy. W związku z czym nie jesteśmy w stanie wygenerować takiej samej ilości mocy przez dłuższy okres czasu, jak na diecie z dostępnością węglowodanów. Były badania robione na chodziarzach na wysokiej intensywności i tam zawodnicy, pomimo tego, że doprowadzili do adaptacji do diety wysokotłuszczowej, to musimy pamiętać o tym, że by wytworzyć taką samą ilość energii z tłuszczu, potrzebne jest dużo więcej tlenu, a tego tlenu wtedy nie ma. W związku z czym u tych zawodników, którzy byli na diecie ketogenicznej w tej próbie wysiłkowej, która tam była w tym badaniu, to było w granicach godziny i półtorej godziny, zawodnicy uzyskiwali gorsze rezultaty niż zawodnicy na diecie wysokowęglowodanowej albo wysokowęglowodanowej speriodyzowanej. To, co się teraz, o czym się mówi od paru lat w kolarstwie, to jest podawanie ketonów przed wysiłkiem, czyli suplementacja ketonami, a to jest trochę inne zjawisko niż sama ketoza. Czyli zawodnicy stosują normalnie dietę wysokowęglowodanową albo speriodyzowaną, ale oprócz tego dostają ketony w formie suplementu. Przy czym nie wiem, ile badań się pokazało od stycznia czy lutego, ale styczeń, luty, jak robiłem research na ten temat, to było 16 badań na sportowcach, więc zdecydowanie świeży temat jak na jakieś konkretne zalecenie i na ten moment ciężko byłoby powiedzieć jednoznacznie, czy to działa, czy nie działa. Jest to suplement, który jest obiecujący, natomiast jeszcze trochę za wcześnie na to, żebyśmy byli w stanie powiedzieć, czy tak, czy nie. Jeżeli chodzi o treningi rano nadczo, jak komuś jest wygodnie, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, tylko trening musi być mniej więcej do 1 godziny i trening powinien być o niskiej intensywności. Jeżeli mamy wysoką intensywność, to proponowałbym sobie go zaplanować na inną porę dnia, gdyż może się nam nie udać go zrealizować, albo może być to znowu zagrożenie hipoglikemii, o której wspominałem wcześniej. Jeżeli ktoś chce zrobić trening nadczo w nadziei na to, że będzie to bardziej skuteczne pod kątem redukcji tkanki tłuszczowej, to badania pokazują, że jeżeli tylko w ciągu całego dnia zjemy taką samą ilość kalorii, to ten trening, czy ta pora wykonywania treningu w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Więc możemy sobie zaplanować to o dowolnej porze. Okej. Okay. Zanim przejdziemy do kolejnych komentarzy, jeszcze ta druga sekcja, dosyć ważna, co i kiedy pić, taki krótki wstęp twój na ten temat i przejdziemy do dalszych komentarzy. Pewnie. Jeżeli chodzi o nawodnienie, no to generalnie to, co nas najbardziej interesuje i to, co powinno być podstawą naszej diety, jeżeli chodzi o płyny, to jest woda mineralna. Czyli ta woda, która zawiera związki mineralne, które tracimy podczas wykonywania wysiłku fizycznego. Najlepsze będą te wody, które są wysoko zmineralizowane. Oczywiście mówimy zalecenia dla osób zdrowych, bo jak ktoś ma problemy z nerkami, to są zupełnie inne kwestie. Natomiast dla osób zdrowych, tak, może być piwniczanka. Taka woda powinna mieć powyżej 1500 mg na litr płynu. I generalnie, jak miałbym zdradzić jakiś tip, to wszystkie anki albo większość anek, czyli jeżeli woda kończy się na anka, to jest to woda mineralna. Czyli piwniczanka, piwniczanka, mochnianka, tak jest, wszystkie te wody, wszystkie anki są mineralne, prawie wszystkie, bo na pewno znajdzie się jakaś dobrowianka albo coś takiego, co wodą mineralną nie jest. I to powinna być nasza podstawa, jeżeli chodzi o płyny. Jeżeli mówimy o aktywności fizycznej, to do godziny powinna być to woda albo elektrolity. Chyba że mamy trening o niskiej intensywności, to możemy to przedłużyć nawet do 1,5 godziny. Powyżej 1,5 godziny powinno to już być napoje izotoniczne. I na takie izotoniki wtedy stawiamy. Oczywiście soki, świeżo wyciskane soki warzywne są jak najbardziej ok. Świeżo wyciskane soki owocowe w dni, kiedy mamy duże obciążenia treningowe,
i potrzebujemy dużej ilości węglowodanów, a nie jesteśmy w stanie ich już przejeść, też będą ok. Kawa bez cukru, bez mleka, żaden problem. Herbata podobnie, gorzej jak już zaczynamy tam sypać cukier albo lejemy mleko. Chyba że znowu mamy to wpisane w nasz plan żywieniowy, to wtedy też nie ma większego problemu. Paweł ma pytanie, czy BCA działa? Od razu tutaj dam link do naszego wideo ostatniego o suplementacji, gdzie jest dużo szerzej na ten temat, ale możemy jednym, dwoma zdaniami wspomnieć. Nie można powiedzieć, że BCA nie działa, natomiast działa gorzej niż odżywka białkowa. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie spożyć odżywkę białkową, to zawsze będzie to lepsze rozwiązanie niż samo BCA. Natomiast w badaniach nie udowodniono, żeby BCA odsuwało zjawisko zmęczenia mentalnego w czasie, jak to się podejrzewało. Słabo też działa, jeżeli chodzi o pobudzenie syntezy nowych białek mięśniowych, zdecydowanie lepiej działa w tym względzie odżywka białkowa, więc jeżeli ja miałbym stawiać, mógł wybrać między BCA a odżywką białkową, to zawsze wybiorę odżywkę białkową. Ja osobiście z BCA ani u siebie, ani u zawodników, z którymi współpracuję, nie korzystam. Roman, jak w czasie i jakie jedzenie i w jakiej ilości spożywać podczas ultramaratonów? 625 km, 15 tysięcy. No to pytanie w zasadzie do dietetyczki od nas teamu, do Andrei DeLong, która nagrała nawet kurs na naszą platformę vod.cz.pl, gdzie jest kurs dedykowany sportom ultra i myślę, że tam Roman znalazłby się odpowiedź na to pytanie. Ja generalnie z aż tak długimi dystansami mam raczej sporadycznie do czynienia, bo tam generalnie ultra, jak to zawsze mówię, rządzi się trochę swoimi prawami i to, co jest w kolarstwie, w triatlonie, generalnie na tych dystansach do Ironmana niewskazane albo zabronione, no to tam jednak wchodzi w grę i tam trzeba patrzeć na to, że bardzo często ten wysiłek jest na tyle długi, że musimy posiłkować się normalnym jedzeniem, normalnymi produktami, preferencjami zawodnika, tam sfera mentalna jest bardzo istotna, to żeby w ogóle ukończyć taki dystans. Generalnie 625 km, ile to będzie czasu, Arek, na rowerze? No 625, 15 tysięcy, no to będzie średnia dosyć niska, przypuszczam, że może 25 na godzinę, 625 na 25, no to jest 25 godzin. No to na pewno odpowiednio trzeba zadbać. Przede wszystkim trzeba było znać swoją utratę płynów i trzeba było znać ilość sodu, jaką tracimy z każdym litrem potu, żeby nie doprowadzić tutaj do hiponatremii. I to są dwa ważne elementy, czyli zadbać o nawodnienie, zadbać o odpowiednią podaż sodu wraz z płynami i wraz z jedzeniem. Na pewno sporą część może stanowić ta żywność dedykowana sportowcom, czyli żele, batony energetyczne, natomiast całego dystansu na tym nie zrobimy. W takich wypadkach rice cake'i, i to najlepiej na wytrawnie. Na naszym kanale ostatnio pojawił się przepis na wytrawne rice cake'i. Ewentualnie jakaś bagietka, kanapki, to są te rzeczy, które ja bym tutaj zalecał stosować po to, żeby przełamać smak. I tam, gdzie się zatrzymujemy ewentualnie na jakieś jedzenie, to raczej wybieramy produkty wytrawne, a nie słodkie, ze względu na to, żeby przełamywać ten smak i żeby nie jechać cały czas na słodkim. Dobrze. Mike, jestem na redukcji, mam dietę ustaloną przez dietetyka, stosuję dni treningowe, nietreningowe. Czy w moim przypadku BMI 32, duży deficyt około 1000 jest pożądany, czy raczej powinienem dążyć do wyrównania? Generalnie ten 1000 kalorii dziennie jako deficyt energetyczny, jeżeli on jest faktycznie codziennie taki, wydaje mi się, że byłoby ok. Jeżeli tylko się dobrze regenerujesz, czyli nie jest tak, że wychodzisz na trening, głowa by chciała, ale nogi mówią, że dzisiaj nie ma szans, to ja bym ten deficyt zostawił, ale na pewno nie na jakiś długi okres czasu, po jakimś dłuższym okresie 4-8 tygodni na pewno dobrze było wyjść na zero albo na mniejszy deficyt po to, żeby ten organizm trochę odżywić i żeby on też go zabodźcować trochę inaczej. Natomiast na co dzień, na ten moment, jeżeli to jest początek redukcji, to myślę, że bez żadnego problemu jesteś w stanie wytrwać na tym. Natomiast musisz to kontrolować. Pytanie od Marzeny. Będąc na redukcji, co powinnam zjeść po ciężkim treningu i co po lżejszym?
ładną koszulkę mam, Adamo. Od razu wiadomo skąd. Będąc na i znowu wracamy do tego, do tych kalorii, tak? To wszystko mamy, wszystko zamyka się w tym bilansie energetycznym. Ja na co dzień, jak pracuję z zawodnikami, to ustalamy tak, że po każdym treningu jest jakiś koktajl regeneracyjny na bazie, nie wiem, mleka krowiego, sojowego, do tego jest najczęściej banan i jakieś inne dodatki, które zmieniają wartość energetyczną tego koktajlu, plus to, co zawodnik spożywa na treningu, i tak najczęściej próbujemy rotować te dni. Natomiast jeżeli ten trening jest faktycznie długi i ciężki, no to najczęściej po prostu ilość produktów w głównych posiłkach jest zwiększona i wtedy jest wtedy tak to rozwiązujemy. Nie ma takiego jednego posiłku, który moglibyśmy powiedzieć, że będzie ok po ciężkim, a jaki po lżejszym. Na pewno po ciężkim treningu musi być więcej węglowodanów i trzeba zwrócić uwagę na odpowiednią podaż białka, bo na pewno dochodzi do mikrouszkodzeń w strukturze włókien mięśniowych. Po lżejszym treningu z tego białka można było ewentualnie zrezygnować, bo pewnie problemu nie ma. Trzeba było uzupełnić kalorie, które spaliliśmy najczęściej w formie węglowodanów, ale też tłuszczu, także to już mamy pewną dowolność. Mi się też nasuwa na myśl, że po ciężkim treningu też sposób przygotowania posiłku będzie istotny, w sensie, żeby jego jakby ładunek glikemiczny nie był zbyt mały, prawda? Czy indeks glikemiczny. Mhm. Tak, na pewno po ciężkim powinien być indeks glikemiczny wysoki, ale to znowu zależy, ile mamy czasu na regenerację, bo jeżeli mamy ponad 24 godziny czasu na regenerację, to nawet po ciężkim treningu można sobie darować wysoki indeks glikemiczny, bo jeżeli tylko zjemy odpowiednią ilość węglowodanów, bez względu na to, z czego one będą pochodziły, to w 24 godziny uda nam się na pewno uzupełnić cały poziom glikogenu mięśniowego, chyba że mamy jakieś stany zapalne w mięśniach, bo nie wiem, biegliśmy ultra na przykład, no to może być trochę gorzej. Same problemy w tym ultra. Monika pyta, jak liczyć kalorie spalone na treningu, w jakiej ilości uzupełniać i czy jeść posiłce Core Stability? No to kalorie dla wszystkich wysiłków, które, albo inaczej, podzielmy sobie tak. Jeżeli chodzi o pulsometr, to wszystkie wysiłki o charakterze ciągłym, tutaj myślę, że spokojnie możemy korzystać z pulsometru, który nam pokaże ilość spalonych kalorii. Podobnie będzie przy długich interwałach, czyli tam, gdzie mamy raczej długi okres cięższego wysiłku i dłuższą przerwę. Z pulsometrem będzie problem przy interwałach, które są bardzo krótkie, bo tam bardzo często po takim 10-15 sekundowym mocnym odcinku tętno jeszcze nie zdąży wzrosnąć, a my już generalnie odpoczywamy, ona rośnie sobie stopniowo dopiero w trakcie odpoczynku, więc tamte wartości mogą być przekłamane. Podobnie na treningu siłowym na pewno nie zalecałbym korzystania z pulsometru jako źródła dotyczącego ilości spalonych kalorii. Pomiar mocy super, i rower, i bieganie, niezależnie od treningu będziemy w stanie dobrze określić ilość kalorii, którą spaliliśmy. Po siłowni to wszystko zależy od tego, co robimy. Jak ktoś idzie na siłownię i robi 3 razy po 5 selfie, to prawdopodobnie nic nie musi jeść. Ale jak robimy faktycznie taki mocno angażujący trening, to zwróćmy uwagę na to, żeby dostarczyć białko i niewielką ilość węglowodanów. Ale zwykle z siłownią mamy ten problem, że często przeszacowujemy swój wydatek energetyczny. Zresztą proponuję wam to zrobić też na co dzień w kontekście treningów, które robicie. Jak skończycie trening, zastanówcie się, ile waszym zdaniem spaliliście kalorii, a potem sprawdźcie sobie, co wam pokazało wasze urządzenie. Bo bardzo często łapiemy na tym zawodników, że przeszacowują swój wydatek energetyczny, no i wydaje im się, że po takiej 1,5 godziny jazdy na rowerze, to oni teraz mogą pochłonąć wszystko. A okazuje się, że tam jest raptem 650 kalorii i szybko można sobie wejść w ten dodatni bilans energetyczny, a nie utrzymać ten deficyt. Ja zaznaczam, że tu siłownia dla kobiet to jest w granicach 200-300 kalorii, dla mężczyzn 400, może 500, ale to faktycznie, jeżeli mamy praktycznie czas przerwy jest krótszy niż czas ćwiczenia, czyli jednak przeważa nam wysiłek fizyczny, a nie przerwa na siłowni. Pytanie od Michała, który jest trenerem tenisa, spędza na korcie około 5 godzin, mocne treningi, po tym jeszcze wsiada na rower i jeździ około 70 km. Co jeść i w którym momencie, żeby nie spalać mięśni? To inaczej, żeby spalić masę mięśniową, musimy doprowadzić do sytuacji, w której
zabraknie nam węglowodanów jako łatwo dostępnego źródła energii. Czyli sytuacje, kiedy wyczerpia nam się glikogen mięśniowy, kiedy nie spożywamy węglowodanów w trakcie, organizm zaczyna pozyskiwać cukier ze związków niecukrowych, czyli najczęściej rozkłada sobie mięśnie na poszczególne aminokwasy i z tych, których jest w stanie wytworzyć cukier, to wytwarza cukier, więc wtedy dochodzi do spalania mięśnia. Więc jeżeli tylko będziesz uzupełniał węglowodany w takiej ilości, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, no to generalnie tego mięśnia spalać nie będziesz. Jeżeli będziesz dbał o to, żeby w głównych posiłkach, czyli śniadanie, obiad, kolację, w śniadaniu, obiedzie i kolacji było 20 gramów białka, plus w posiłkach potreningowych było 20 gramów białka, to też raczej nie będziemy doprowadzali do spalania masy mięśniowej. Więc zwróć uwagę na trzy aspekty. Odpowiednia podaż kalorii w ciągu dnia, odpowiednia podaż węglowodanów w stosunku do twojej aktywności fizycznej, no i na końcu te białko w tych trzech głównych posiłkach plus w posiłku potreningowym. Tu jeszcze pytanie od Michała, który mówi o tym, ile przyjąć kalorii w czasie wyścigu, żeby uniknąć bomby, która w moim przypadku czasem łapie po trzeciej godzinie ścigania. I zanim przejdziemy do kwestii dietetycznej, ja bym tu powiedział trochę o kwestii treningowej, bo żeby większość zawodników właśnie w tej trzeciej godzinie ścigania i później doznaje tej bomby, często to nie jest na skutek właśnie niedostarczania odpowiedniej ilości energii w pożywieniu czy w piciu, chociaż czasami też, i o tym powie Mateusz. Najczęściej jest to z powodu niedostatecznego wytrenowania. Jeśli mamy powiedzmy dwie godziny ścigania na poziomie intensity factor, czyli to jest taki procent intensywności wysiłku na poziomie gdzieś 0,90-95 naszego aktualnego FTP, no to jest to zdecydowanie za mocno i w którymś momencie ten organizm po prostu odmawia posłuszeństwa, bo albo wyczerpaliśmy całe zasoby glikogenu, albo nie mamy wytrenowane takiej intensywności w takim czasie, który jest potrzebny na wyścigu. Czyli na przykład na wyścigu w strefie piątej spędziliśmy w tych dwóch godzinach, dajmy na to 20 minut, a na treningach robimy to 5-10 minut łącznie. No nie, co się często zdarza, więc tu jest taki bardzo bezpośredni przykład, więc zanim bym tu patrzył na tą bombę w kontekście diety, to bym przeanalizował treningi. Też tutaj wchodzi dużo więcej rzeczy, czyli na przykład czy nasz próg tlenowy jest na odpowiednim poziomie, czy poziom wypoczęcia, świeżości jest na odpowiednim poziomie na zawody, więc takie ogólne przygotowanie treningowe moim zdaniem jest najważniejsze. Natomiast dieta w samym tym momencie wyścigu też jest istotna, ale no, o tym wspomni Mateusz. Jeśli już mamy kwestie treningowe zabezpieczone, no to możemy oczywiście popełnić błąd dietetyczny i tutaj oddaję głos Mateuszowi. Ja się mogę tylko zgodzić z tobą, Marek, bo najczęściej ponosi nas po prostu. Za bardzo byśmy chcieli na tym wyścigu i po prostu brakuje. I to choćbyśmy nie wiadomo ile jedli, to nie jesteśmy w stanie uciec przed tym, co nieuniknione. Ja bym nie patrzył na ilość kalorii, którą byśmy chcieli spożywać, bo od razu możemy powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie spożyć tylu kalorii, ile spalimy. Znaczy inaczej, jesteśmy w stanie, ale nie zalecam takich prób, bo to się nigdy dobrze nie kończy. Tak, mówiąc tak obrazowo, ja tak czasami mówię zawodnikom, że mamy silnik 2.0 powiedzmy na wyścig, gdzie jest potrzebne 3.0, no i samymi kaloriami nie doprowadzimy do tego 3.0. Nadal będziemy mieć to 2.0, tylko po prostu paliwo się nam będzie wylewać, jeśli go zjemy za dużo. Tak, dokładnie. No to nas interesują tak naprawdę w trakcie wyścigu wyłącznie węglowodany i to, do czego jesteśmy w stanie dojść, to do tego, żeby spożywać ich 90 gramów na godzinę. To jest taki maksymalny próg, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć przy odpowiednim rodzaju węglowodanów i wytrenowaniu tego wcześniej na treningach. Nie jest to łatwe do osiągnięcia, wielu zawodników ma z tym problem i często bardzo długo musi dochodzić do takich wartości, żeby się tego nauczyć. Natomiast to faktycznie potem robi różnicę. Natomiast jak sobie pomnożymy 90 gramów węglowodanów razy 4, bo tyle kalorii ma 1 gram węglowodanów, no to okazuje się, że mamy 360 kalorii, czyli powiedzmy, że trafi nam się jeszcze jakaś śladowa ilość białka i tłuszczu w takich produktach, czyli 400 kalorii na godzinę to jest maks, co jesteśmy w stanie uzupełnić, albo co powinniśmy uzupełniać. A jak spalimy na godzinę wysiłku 800, no to gdybyśmy chcieli zjeść dwa razy więcej, to mamy murowane problemy żołądkowe i jelitowe. Więc nigdy nie patrzymy na to przez pryzmat kalorii, tylko samych węglowodanów i to jest to, co nas najbardziej interesuje. Do 90 gramów jest wszystko w porządku, jeżeli to oczywiście wytrenujemy. I do tego wszystkich tak, zachęcam, którzy startują na długich dystansach. Bo też jest właśnie taki błąd, co część i ultrasów popełnia, i kolarzy jakby klasycznych, ścigających się, że na treningu jedzą mało,
lub bardzo mało, a potem na wyścigu chcą to nadrobić i jeść tak jak się powinno, czyli tam 60 do 90 gram, ładnie, izotonik, wszystko i tak dalej, a się okazuje, że żołądek na to nie reaguje albo wręcz są problemy czy jelitowe, czy z trawieniem tego nadmiaru pokarmu, no bo po prostu nie było treningu jelita, tak jak ty mówisz, nie? Czy żołądka. Tak jest, dokładnie. Także tutaj, jeżeli startujecie na dłuższych dystansach i chcecie dojść do 90 gramów, no to zachęcam do tego, żeby to trenować. To bardzo fajnie było widać chyba 2 czy 3 lata temu na Giro d'Italia, jak Froome uciekał na solo przez parę przełęczy górskich przed peletonem. No i okazało się, że on tego dnia zjadł 15 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, więc możecie sobie policzyć, ile tego musiało być. I faktycznie jadł około 90, nawet do 100 gramów węglowodanów na godzinę podczas każdej godziny jazdy. I to jest coś, co można mu przybić brawo, bo naprawdę to są ilości, które są ciężkie do zjedzenia. Żeby wam to zobrazować, to jest 0,5 litra napoju izotonicznego plus 3 żele albo 2 batony na godzinę wysiłku. To są mniej więcej tego typu ilości. Pytanie 2 od Moniki. Jak duże znaczenie ma tkanka tłuszczowa dla formy? I jak dużo można i trzeba rozbudować masę mięśniową? I jak ją zbudować? To takie 2 dość rozbudowane pytania. Czyli tłuszcz i masa mięśniowa. To zaczynając od tego pierwszego, to zależy na czym się ścigasz, ale po zdjęciu widzę, że na MTB, więc tam to będzie miało duże znaczenie, bo im więcej podjazdów, im więcej dynamiki w tym wszystkim, tym każdy balast zbędny w naszym ciele będzie wpływał negatywnie. Czyli im mniejszy poziom tkanki tłuszczowej, tym lepiej, z założeniem, że dla kobiet takim punktem, który powinien mówić nam o tym, że już niżej nie powinniśmy schodzić, to jest moment, w którym zaczynamy mieć problemy, czy zawodniczka zaczyna mieć problemy z cyklem menstruacyjnym. Dopóki czyli jaki to jest procent? To jest 10-12% mniej więcej? Dla większości to jest około 15-16% już. Nawet 15%. Ale są zawodniczki, które przy 12% jeszcze funkcjonują normalnie. Zwłaszcza, że no, nie mamy ujednoliconego standardu, jeżeli chodzi o metodę oceny tego poziomu tkanki tłuszczowej. Mhm. I w zależności od użytych narzędzi do tego celu, no to będzie różna wartość, tak? Ale przyjmuję, że w granicach 15% to jest taki próg, poniżej którego większość zawodniczek ma problemy z cyklem menstruacyjnym. Więc przyjąłbym, że to będzie taki punkt, poniżej którego nie ma sensu schodzić, bo może się to odbić negatywnie na zdolnościach wysiłkowych, a nie pozytywnie. Natomiast jeżeli chodzi o masę mięśniową, no to pamiętajmy o tym, że kolarstwo to nie jest kulturystyka. I nas nie interesuje to, ile zawodnik ma masy mięśniowej, tylko w przypadku kolarstwa bardzo często jakie waty kręci w przeliczeniu na kilogram masy ciała, jeżeli będziemy mówili o wyścigach po górach, więc ten parametr się musi zgadzać. Albo możemy rozbudować masę mięśniową, albo możemy zrzucić zbędną ilość tkanki tłuszczowej, a najlepiej połączyć jedno i drugie i wypracować tą optymalną budowę ciała do konkretnych dystansów, na których się ścigamy. Jednak fizjonomia zawodnika, który ściga się na czas, a górala jest kompletnie inna. I sprintera. Generalnie taka jest zasada. Do tego dołożyli, to już w ogóle byłby kosmos. Więc myślę, że generalna zasada jest taka, że im krótszy wysiłek, tym większa masa mięśniowa, im dłuższy, tym mniejsza. Można to na olimpiadzie fajnie sobie zobaczyć, jak wygląda sprinter na torze, a kolarz wygrywający na przykład wyścig ten 6-7 godzinny. Dokładnie. Więc tak możemy sobie przyjąć, tak jak powiedziałeś. Tutaj Roman pisał o Carpathia Divide, że to było te 625, więc to jest wyścig MTB. Ultra, więc oczywiście to 60 godzin będzie bardziej realne niż te moje 25 na godzinę z szosy. No i to jest 60 godzin brutto, tak? Czyli to będzie gdzieś niecałe 10 na godzinę brutto, więc no bardzo, bardzo szybko pewnie bez szacun za próbę. Bardzo sporadyczny. Dobra, tutaj jest odnośnie ultra. Kamil Marek, czy czerwona maca jest dobra przed zawodami? Generalnie maca jest na liście może nie tyle substancji i związków zabronionych, co Australijski Instytut Sportu jako taka wiodąca placówka wydająca zalecenia dotyczące żywienia i suplementacji na całym świecie umieściła go na takiej liście albo zaznaczyła przy nim, że jest to suplement, którego odradza się stosowanie ze względu na możliwe zanieczyszczenia. I bardzo często ta maca jest zanieczyszczona. Ja osobiście z niej nie korzystam i nie wyobrażam sobie, żeby narażać ryzyko zawodnika na to, że będzie miał pozytywny wynik na kontroli,
ale to wynika też z tego, że duża część zawodników, z którymi współpracuję, podlega kontrolom WADA albo POLADA, w związku z czym tam takiego ryzyka podjąć nie możemy. Natomiast ja z macy nie korzystam. Od Maćka pytanie, po treningu jem banana, następnie 100 gram ryżu, oliwa, 150 gram pierś. Okej, okay. Dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie jak najbardziej okej, okay. Jeżeli masz tylko taką możliwość. Oczywiście mam nadzieję, że ten ryż czasami zamieniasz na kaszę i makaron, że ta kura jest zamieniana na jakieś inne mięso i przede wszystkim, że te brokuły są wymieniane na inne warzywa, bo w innym wypadku zalatuje to trochę dietą kulturystyczną, a te są bardzo często monotematyczne i przez to mogą być niedoborowe, gdybyśmy wyłączyli całą suplementację, która najczęściej im towarzyszy. Tutaj już drugie pytanie na temat piwa po treningu. Co, jak, gdzie, kiedy, ile? Smakuje, zwłaszcza zimne. Zwłaszcza po 30 stopni, jak mamy. Tak. I z racji tego, że piwo bezalkoholowe praktycznie niczym się już w smaku nie różni od tych alkoholowych wersji, to dla mnie jest to bardzo dobra alternatywa. Jeżeli tylko nam nie zależy na procentach, to jak najbardziej tak. Jeżeli nam na procentach zależy, no to jedno, dwa piwa, jeżeli wpiszemy sobie w bilans energetyczny, nie ma problemu. No właśnie, bo potem się okazuje, a ja się trzymałem diety, a piwa ile piłeś? No 3 dziennie. Aha. Znam takich, którzy po treningu patrzą na Garmina czy tam na Wahoo i liczą, ile piw mogą wypić. Powinno pokazywać w Garminie, zasłużyłeś na X piw po treningu. Ja jestem pewien, że ktoś ten przelicznik w końcu zrobi. Strava pewnie wrzuci, że będzie pokazywało. Tak jak na tym masz chyba na Swiftie jest chyba kawałki pizzy, tak? Są pokazywane? Tak. Podstrawa zrobi piwa. No automatycznie im wzrośnie liczba subskrypcji premium, no bo to będzie tylko premium dostępne oczywiście. Odmarzenie. Jeżeli już zaczynamy chudnąć, jaki jest zdrowy zakres dzienny? U siebie zauważyłam 500 gram dziennie. Obawiam się też, że zbyt duży. To bardzo dobrze się obawiasz. Taki deficyt jest zdecydowanie zbyt duży. Generalnie wszystko, co będzie się mieściło między pół a 1 kg w skali tygodnia, jest ok. Więc pół kilograma dziennie to jest zdecydowanie za dużo. Ok. Na razie tutaj nie mamy więcej pytań, więc przejdziemy sobie do dalszej części. Trochę poruszyliśmy na ten temat i w obecnym webinarze, a dużo w tym poprzednim. Natomiast ja bym wymienił, jeśli się zgodzisz, Mateusz, jakieś 2-3 suplementy, z których najbardziej warto korzystać, które dają największy i sprawdzony efekt. No to myślę, że przede wszystkim pomijając, albo możemy przyjąć, że jako jeden suplement wrzucimy wszystkie te produkty, które pozwalają nam uzupełniać naszą dietę na co dzień, tak? Czyli wszystkie formy węglowodanów, czy to będą żele, batony, czy to będą napoje izotoniczne, czy odżywki węglowodanowe, plus do tego odżywkę białkową albo napoje typu recovery, które pozwalają nam zbilansować dietę w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie zjeść normalnego, pełnowartościowego posiłku. I to bym przyjął jako ta jedna pierwsza podstawowa część suplementów, z której powinniśmy korzystać. Druga część to będą te suplementy ergogeniczne, czyli to, co może zrobić różnicę. I tutaj na pewno wymieniłbym beta-alaninę jako ten suplement, z którego warto korzystać. Kreatynę, chyba że ma ktoś tendencję do tego, że łapie te 2-3% masy ciała i odczuwa to potem na rowerze, to z tej kreatyny można było zrezygnować. Na pewno kofeina jako silny stymulant. No i myślę, że w kontekście regeneracji sok z sierpki wiśni. To jest też coś, z czego ja lubię korzystać i myślę, że wielu osobom może to pomóc, tylko pamiętajmy o tym, że z soku z sierpki wiśni korzystamy tylko i wyłącznie w okresie, kiedy jesteśmy nastawieni na szybką regenerację, a nie na adaptację treningową, czyli w okresie startu. 3 dni przed startem, w okresie startu do 3 dni po starcie i tyle. Czyli sok cierpki wiśni, można powiedzieć, że zaburza adaptacje treningowe, tak? Tak, może zaburzać ze względu na to, że ten stres, który wywoła jednostka treningowa, może być neutralizowany przez antyoksydanty zawarte w soku z cierpki wiśni. No a nie po to trenujemy, żeby nie mieć z tego żadnych efektów. No i tak samo ze wszystkimi innymi antyoksydantami. No. Tak jest, dokładnie tak samo. Tomek w międzyczasie napisał, co o przedtreningówkach sądzisz, przed startem XC lub maraton. Jedyną przedtreningówką, jaką uznaję, jest mała czarna, a w zasadzie kofeina w określonej dawce i najczęściej, jeżeli chodzi o sytuację przed startem, to ja lubię mieć wszystko wyliczone co do
1 mg, więc najczęściej korzystam wtedy z kofeiny albo w formie shota, albo w formie tabletek, ale czystej kofeiny, nic więcej. Czyli nie korzystamy z żadnych gotowych preparatów, które zawierają po 30 składników, bo bardzo często nic nie wiem. Te dawki, które tam są, są kompletnie z czapy i nie mają wywołać żadnych pozytywnych zmian, tylko mamy poczuć, że cokolwiek się dzieje i bardzo często jest duża dawka beta-alaniny, po której nas wszystko swędzi, wydaje nam się, że ona działa, a stosowanie beta-alaniny przez krócej niż te 6-8 tygodni nic nie daje, tak? Czyli dopiero po takim czasie będziemy czuli, że beta-alanina działa. Jeżeli chodzi o samą kofeinę, no to to jest coś, co zalecam stosować od 3 do 6, nawet 9 mg na kilogram masy ciała. Im prostszy suplement, tym lepiej. Konsultujemy jeszcze dietę wyścigową. Na Kosygu Podkarpackim makaron z mięsem przed, na wyścigu 2 banany, żel, po zawodach pizza. No, przypuszczam, że to nie jest wszystko, bo nie ma tu nic do picia, więc byłoby ciężko. Ale generalnie, tak jak mówię, forma węglowodanów, która się będzie, czy inaczej, wiemy, że ma być to między 60 a 90 gramów węglowodanów, czy to będą batony, czy żele, czy izotoniki, czy batony, czy banany, to już jest wasza sprawa, wasze preferencje, wszystko będzie wykorzystywane tak samo, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ja makaron z mięsem przed... No, więc jest jak najbardziej okej. Okay. Makaron z mięsem, ja bym się chyba nie odważył, ale jak nie masz z tym żadnych problemów, to jak najbardziej. Mięso jednak trawi się stosunkowo długo. No i nie daje nam efektu jakby żadnego na 2 godziny przed startem, no nie? No to chodzi tylko o to, żeby gdzieś tam po prostu być sytym na dłużej i tyle. Mhm. Marzena jeszcze. Piję wodę z miodem, cytryną, szczypta soli lub sok z cytrusów rozcieńczony wodą. A, czyli taki domowy izotonik. Może być. Tak jest. Tutaj Daniel też pyta o dietę ketogeniczną. Wspominaliśmy, Daniel, trochę na początku webinaru, więc możesz sobie odsłuchać wcześniej, jak będzie nagranie, natomiast Mateusz może podsumować w 2 zdaniach. Na wszystkich wysiłkach, które rozgrywają się na wysokiej intensywności, nie. Mówiąc kolokwialnie i krótko. W kursie na naszej stronie, którą gdzieś tam Marek wcześniej podlinkował, jest cały rozdział poświęcony diecie ketogenicznej i ketonom jako takim, więc można sobie gdzieś tam do tego dostęp wykupić i przestudiować te zagadnienie. Natomiast na ten moment, tam gdzie mamy wysoką intensywność, tam nie ma mowy o tym, żeby dieta ketogeniczna przynosiła dobre wyniki. Skończyć taki wyścig na pewno można, natomiast na pewno można zrobić to z lepszym efektem na diecie, która zawiera węglowodany. Tutaj jeszcze dalszy punkt, to co ty, Mateusz, napisałeś, czy żywienie intuicyjne jest w porządku, czy lepiej trzymać się sztywnego planu? Polecam sobie to sprawdzić. Ja raz na jakiś czas, z racji tego, że ja nie jestem w stanie się trzymać żadnego sztywnego planu i nigdy nie byłem w stanie, ale jeżeli zależy mi na redukcji, a wiem, jak komponować posiłki, tylko nie zawsze w głowie jestem w stanie sobie dopasować ilość, między innymi ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, czyli tą sytuację, kiedy przeszacowujemy swój wydatek energetyczny na treningu, to ja często korzystam w takim wypadku z MyFitnessPal, czyli tej aplikacji, gdzie możemy sobie wpisywać to, co jemy w ciągu całego dnia, możemy sobie to sparować z TrainingPixem albo z Garminem, tak żeby nam ściągało wydatek energetyczny z danej aktywności fizycznej, i wtedy widzimy, ile mamy jeszcze kalorii do zjedzenia do końca dnia. Jak ustawimy sobie tam deficyt 500 kalorii, no to będziemy redukowali po 500 kalorii w skali, po pół kilograma w skali tygodnia i to nam da efekt. I tak możemy sobie sprawdzić, czy to nasze żywienie intuicyjne jest ok, czy jednak nie jest tak, że zjadamy zbyt dużo. Natomiast jak ktoś nie chce się bawić we wpisywanie, jest w stanie się trzymać sztywnego planu, zależy mu na pewnym efekcie w postaci redukcji tkanki tłuszczowej, no to na pewno rozpisywana dieta przez doświadczonego dietetyka, który uwzględnia nasze jednostki treningowe i cele i preferencje, będzie tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Tomek jeszcze pyta, co myślisz o soku z buraka? Jak najbardziej działa, zwłaszcza dla dobrze wytrenowanych amatorów, czyli wszystkich tych, którzy mają VO2 max poniżej 65. Jak ktoś ma VO2 max powyżej 65, to przyjmuje się w badaniach, że to działanie jest zdecydowanie słabsze. I wtedy
Śmiech. Kiedyś bym nie Zazdroszczę. musiał, teraz muszę. A, teraz musisz, ok. No i ja na pewno też. Oczywiście na co Bardzo dzień może ciekawe. być wyciskany, natomiast jeżeli chodzi o gdzieś tam uzyskiwanie poprawy wyników, to przed startem mamy dostępne na rynku szoty firmy Bitit, na których jest większość badań na całym świecie i robiona, i z tych Bititów, z tych szotów można sobie korzystać. Dwa szoty dziennie na 7 dni przed startem, plus w dniu startu ostatni szot rano i tyle. Jakub pyta, pozdrawiamy Jakuba, jaka optymalna waga będzie dla kolarza ze wzrostem 190? Nie wiem, czy ty znasz Kubę, ja Jakuby nie znam. Tak. No Kuba ściga się na szosie ambitnie, jest młodym zawodnikiem. A już ma jakaś specjalizacja, czy nie? Wcześniej trenował tenis przez wiele lat, a teraz się przerzucił na kolarstwo szosowe, na razie bez specjalizacji, ale ma zacięcie do gór z racji sylwetki. No to raczej niska. Natomiast ja nigdy nie próbuję odpowiadać bez żadnych danych, jaka powinna być ta masa ciała, zwłaszcza młodym zawodnikom, bo oni potem uparcie potrafią do tego dążyć i robić sobie czasami krzywdę. Więc trzeba po prostu obniżyć tą masę ciała na okres głównych startów w sezonie, tak żeby ta tkanka tłuszczowa była na małym poziomie, to jest wszystko między 5 a 8%. To jest taki wynik pożądany. Przynajmniej taką tkankę tłuszczową 8% miał Froome na Tour de France, jak wygrywał. Tutaj przez przypadek przeczytałem, czy jest możliwe, żeby zrzucić wagę w nocy. Tu chodzi o to, żeby zrzucić wagę i nie stracić na mocy. Takiego suplementu jeszcze nie wymyślono, ale jak go opatentujesz, to może być strzał w dziesiątkę biznesowo. Tak, to już nic innego nie trzeba robić. Czy da się? Da się, jeżeli pozbędziemy się tylko i wyłącznie tkanki tłuszczowej. Czyli niewielki deficyt, maksymalnie 500 kalorii dziennie, odpowiednia ilość węglowodanów i białka, która pozwoli nam na trening o wysokiej jakości i wtedy możemy liczyć na to, że pozbędziemy się tylko i wyłącznie tej zbędnej masy ciała, która nie produkowała mocy. I wtedy jest szansa na to, że te waty bezwzględne pozostaną na tym poziomie, który jest teraz, a nawet trochę będą wyższe może, a na pewno waty na kilogram masy ciała mogą urosnąć. Pytanie od Tomka, czy alkohol wysokoprocentowy też należy liczyć? Myślę, że przede wszystkim. Zdecydowanie. Im więcej procentów, tym bardziej dokładnie trzeba go wpisywać. Marzena, 1800 dla kolarza na redukcji jest ok, czy raczej zabije swój metabolizm? No tutaj to pytanie raczej indywidualne. Marzena, nie mam zielonego pojęcia, ile ważysz, ile masz wzrostu, jaki masz poziom tkanki tłuszczowej i czy to jest twoje codzienne spożycie przy treningach, czy to jest twoje spożycie na dzień wolny. Wtedy może coś więcej będę w stanie powiedzieć, jak podasz te informacje. Tak, Marzena napisze, to wrócimy, a tymczasem wrzucam ci temat od Grzegorza, polityczno-gospodarczo-żywieniowy. Kompakty i mity. No mitów jest dużo, mitów jest mnóstwo. Ja bym powiedział tak, jedynymi wskazaniami do unikania mleka jest alergia na białko mleka krowiego. Jeżeli ktoś nie ma alergii na białko mleka krowiego, to generalnie z mlekiem nie ma problemu. Można mieć nietolerancję laktozy albo gorzej tą laktozę tolerować, wtedy mamy na rynku mnóstwo możliwości stosowania produktów bezlaktozowych. Natomiast wiesz, kiedyś były slogany pij mleko, będziesz kaleką, bo miało zwiększać ryzyko złamania kości udowej, no gdzie, no to są chore insynuacje. Ale jeśli ktoś nie trawi laktozy, no to polecasz, tak jak mówiłeś, ten mleko tak, sojowe czy bezlaktozowe. Mamy już wszystko dzisiaj, tak? I to będą i sery białe i żółte, i fetę mamy bez laktozy, już też można znaleźć. I mozzarella, i zwykłe mleka, więc wszystko, czego byśmy chcieli. Dalej Tomek tutaj pisze, czy produkty pełnoziarniste przed startami należy odstawić? Chodzi o chłonięcie. Tak, generalnie odstawiamy przed startem, czy generalnie przed wysiłkiem o wysokiej intensywności, unikamy tłuszczu i błonnika ze względu na to, że opóźniają one proces trawienia i opróżniania żołądka. Więc raczej wtedy stawialibyśmy na produkty raczej stawialibyśmy tutaj na produkty, które mają niski indeks glikemiczny i dalej zawierają duże ilości węglowodanów, jak na przykład ryż basmati. To jest taki dobry przykład. Produkt oczyszczony, ale z ryżów ma najniższy indeks glikemiczny. Mhm.
Może jeszcze podalibyśmy na koniec jakieś kilka przykładów posiłków, na przykład śniadanie po treningu i kolację. O, ja bym tutaj napisał w komentarzu. Tomek, no to takie po dwa na przykład, trzy. Wszystkie formy owsianki, jaglanki będą jak owsianka, najbardziej ok. Jaglanka. A jajecznica takie popularna wśród kolarzy czasami? Wiesz co, jeżeli... Lub omlet? Omlet, jak będzie na słodko, na pewno. Pytanie, kiedy wykonujemy trening, nie? Jeżeli wykonujemy trening po śniadaniu, no to dobrze było, żeby tam się znalazła trochę większa ilość węglowodanów. Natomiast jeżeli mamy trening po południu, no to jajecznica nawet z niewielką ilością węglowodanów może jak najbardziej być. Po treningu to u mnie są standardowo koktajle, szklanka mleka albo krowiego, albo sojowego, banan i do tego w zależności od tego, ile kalorii chcemy w tym koktajlu, płatki, orzechy, inne owoce, to są te rzeczy, które byśmy chcieli do tego wrzucić. I mówiłeś jeszcze, jaki posiłek? Śniadanie? Jeszcze po treningu powiedzmy podajmy taki normalny posiłek, typu zamiast koktajlu jakieś węgle, mięso. Czy ja, wiesz, ja zwykle robię to w taki sposób, że mamy trening, pod nim mamy koktajl i gdzieś tam godzinę, maksymalnie 2 godziny później mamy już normalny posiłek obiadowy. Czyli jak mamy wszystko żarce, no to generalnie jest to jakiś kawałek mięsa albo ryby. Mamy zwykle węglowodany w formie ryżu, kaszy, makaronów. Znowu w zależności od tego, czy mamy mało czasu na regenerację, czy dużo, albo oczyszczone formy, albo pełnoziarniste. No i nie zapominamy tutaj o warzywach w dużej ilości i zdrowych tłuszczach, czyli jakaś oliwa z oliwek. Okej, i jeszcze kolacja. No to znowu, w zależności od tego, czy trening był rano, czy będzie po południu, jeżeli rano i mało węglowodanowe kolacje, no to mogą być formy sałatkowe. Mhm. Jak mają być z większą ilością węglowodanów, to też może być forma sałatkowa, tylko wtedy dajemy ryż, kaszę albo makaron do środka, albo pieczywo. Może być tam też drugi posiłek obiadowy, mogą być różnego rodzaju frittaty, czy omlety z warzywami, z jakimś pieczywem. Mogą być też formy kanapkowe. Tak naprawdę to zależy w dużym stopniu od preferencji żywieniowych. Okej, to mamy i mamy jeszcze kilka pytań, które wpadły w międzyczasie. Tutaj uzupełnienie od Marzeny, że trenuję 6 razy, wzrost 169, waga 72, od tygodnia na redukcji. Sama układa sobie plan. Daj mi sekundę. Ja sobie na szybko sprawdzę, jak to będzie wyglądało. I zaraz ci dam znać. 169, masa ciała 72. Ja tylko powiem, że kończymy już zadawanie pytań, bo kończy się nam czas webinaru. Jeśli będziecie jeszcze jakieś mieli, to postaramy się odpisać w komentarzu. No to powiedziałbym, że te 1800, może nawet 1700 to byłoby ok, ale na dzień wolny. Do tego trzeba było dodać jeszcze koszt energetyczny treningu. Mhm. Wtedy to było gdzieś tam między 300 a 500 kalorii deficytu dziennie. Okej, tu jest to jeszcze od Romana. Pewien dietetyk mówi, żeby nie jeść nabiału, bo podwyższa insulinę i zaleca nie łączyć tłuszczy i węgli. Oba zalecenia mają powodować nieprzybieranie na wadze. Co o tym sądzisz? Czyli tak zwana dieta rozdzielna, tak? Chciałbym kiedyś poznać tego, znaczy inaczej, nie poznać tego dietetyka, bo to akurat wiem, o kogo chodzi. Chciałbym zobaczyć, jak taka osoba zaczyna współpracować z kimś, kto ma 3 treningi w ciągu dnia i stosuje dietę rozdzielną i ma do zjedzenia 8000 kalorii. To by była czysta przyjemność zobaczyć taką dietę. Nie wiem, czy ktoś był to w stanie zjeść. Jeżeli mówimy o podwyższaniu insuliny we krwi, no to wszystko, co podniesie nam poziom cukru we krwi, spowoduje, że potem podniesie się poziom insuliny. Więc równie dobrze moglibyśmy nie jeść białka i węglowodanów, bo one też mogą wpływać na podwyższony poziom insuliny. Czyli generalnie zostają nam tłuszcze same w sobie, bez niczego innego. Nie trzyma się to kupy dla mnie. Jeszcze Tomek, wchłanianie suplementów potreningowych w oknie anabolicznym na mleku czy na wodzie, czy ma znaczenie? Być może miałoby to znaczenie dla kulturystów, natomiast dla nich tak samo znaczenie ma to, czy mają hydrolizat, czy koncentrat, bo każdy 5 gramów cukru w ich diecie może spowodować ich złą aparycję na scenie,
dla kolarza, dla sportowca wytrzymałościowego nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Okej, okay, to myślę, że mamy wszystko. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo Mateuszowi i wszystkim obecnym za webinar. Dziękuję. Myślę, że sporo bardzo ciekawej i wartościowej wiedzy zostało przekazane. Dla tych z Was, którzy się spóźnili lub jeśli będziecie chcieli obejrzeć webinar ponownie, to będzie on dostępny na naszym kanale. Wyślę też wszystkim osobom, które zapisały się na webinar maila z dostępem do nagrania. Wrzucimy go też na YouTube'a. Polecam też zajrzeć na stronę Mateusza, dużo wartościowej wiedzy na blogu, dużo możliwości nawiązania współpracy, jeśli byście chcieli poprawić swoją jakby sylwetkę i zdolności energetyczne. Dużo to dało wielu moim zawodnikom, z którymi Mateusz współpracuje. Jest to takie bardzo fajne uzupełnienie treningu. To ja im mówię, że po co dietetyk? No to jest podobnie jak trener. Nie? Mimo, że masz ciało to samo, to jak trener się za to weźmie i wiesz, że ktoś to kontroluje i o to dba, no to łatwiej ci się zmobilizować do tego treningu. I podobnie jak w diecie. Wiesz, że jest dietetyk, on sprawdzi wagę za tydzień i jak dzisiaj zjesz kebaba i popijesz 3 piwami, no to będzie niezadowolony, więc płacisz mu jakby za to też, żeby cię kontrolował. Nie mówię, że to jest jedyna zaleta dietetyka, ale dosyć interesująca. Tak, ale od razu mówię, że zrealizowanie planu treningowego jest dużo prostsze niż planu żywieniowego, bo trening trwa od 1 do 5 godzin dziennie, natomiast o żywienie dbamy 24 godziny na dobę, więc jest to trudne. Ale jak się tego człowiek nauczy, to potem jest zdecydowanie łatwiej. Tak, ale widzę też po zawodnikach, którzy współpracują z Mateuszem, że takie pierwsze 2-3 miesiące to jest nauka i jakby wyrobienie pewnych nawyków, czy też zakupowych, czy tego, co trzymać w domu, czego nie, jakie są kolejne jakby produkty, które należy spożyć, czy porcje i potem już taki schemat leci, więc takie pierwsze 2-3 miesiące jest może bolesne nieco, ale potem na pewno się to zwraca z nawiązką w postaci lepszego samopoczucia, większej energii i w pracy, na treningu, szybszej regeneracji, więc uważam, że same zalety. Mogę się tylko zgodzić. No, więc dziękuję Mateusz jeszcze raz, wszystkim Wam również dziękuję za udział w webinarze i do następnego razu. Trzymajcie się, dobrego wieczoru. Trzymajcie się.